Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Lisi Gracz, dzisiaj kolejny odcinek Wyspor. Pora popchnąć naszego tutaj małego stworka do przodu i prawdopodobnie dzisiaj przynieść gniazdo. Więc tak, na początku widzę, że trochę zgłodniał. Podejdźmy do tego, żeby go trochę nakarmić i szukajmy kolejnych tutaj przygód. Dobra, jest podjedzony. Pora sobie dziś tu albo wrogów. Bob the Cell. Chodźmy tam do nich. Zobaczymy, co tam przyniesie nam. Aha. Okej, taki jesteś. Taki jesteś, tak? Już się nie słuchasz na samym początku. Dobra, co my tu mamy? Gdzie my tu mamy? Coś tam się dymi w oddali. Ciekawe, co to. Te Bob the Cell są tutaj. Czy ja chcę być przyjazny, czy ja chcę być agresorem? To jest bardzo dobre pytanie w sumie. Tutaj bym na razie był przyjacielski, a potem będziemy się dozbrajać. Na razie nie trzeba... Gra za dużo od nas nie wymaga, żebyśmy mieli przyjacielskie stosunki, więc jest to łatwiej bić i szybciej. O właśnie, mamy już pierwszy etap ewolucji na samym początku odcinka, co jest bardzo ciekawe. No i ładnie, mózg nam tutaj wyrasta. Rozwijamy swoje myślenie. Mózgu siła. O, teraz muzykę może zgaszę. Dobra, dobra, dźwignij sobie. W mózgu siła, twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy i postanowił Twój stwór jest teraz nieco mądrzejszy i postawił pierwsze kroki na drodze do rozumu. Zdobywasz umiejętność zachęcania sprzymierzeńców, by wstąpili do twojego stada i pomagali ci w dalszych zmaganiach z resztą świata. No to teraz będziemy mieli swój gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, dobra. No ja z tych stworów na razie nie chcę mieć. Prawdopodobnie skończy się to tak, tutaj co się dzieje, coś tu się pojawia, jakiś kokon, jakaś ewolucja. Co to jest? Halo? Co tu się dzieje? Czyje to jest gniazdo? To nie dostaną jakąś ewolucję, to jest ewolucja, to są pokemony! Halo? O! O, kolega, halo! On mnie zabije. Skąd on się tu wziął w ogóle? Ja jeszcze na niego rykłem. Skąd on się taki agresywny zrobił, tu przybieg? O, nie, on mnie zaskoczył w ogóle, nie spodziewałem się ataku w tej grze, tak stwory nie atakują. No dobra. Teraz zrobimy Gucci gang, Gucci gang. Dobra, zróbmy Gucci gang i zaatakujmy tego dziada, który mnie zaatakował. Tak z dupy to w sumie trochę było. Szczerze. Co? To ci nie pasuje. Aha, bo się skrypt zepsuł, bo uznał... Aha. No i kurde, mamy funfla. Idziemy z ziomeczkiem. Ten spacer. Witaj przyjacielu! Dodajesz nowego stwora do swojego stada. Polowanie, śpiewy, tańce na łące? Prowadź, a reszta pójdzie za tobą. No, jak widać, mamy swój gang. Idziemy się zemścić teraz na tym stworze, który nas zaatakował. Nawet nie wiem, który to był. No, nas warkali. No bo tam ci gdzieś tam. Nie, my szliśmy do Bob the Cell. Dobra, ja na pewno potrzebuję kości pozbierać. O, już warto, znaczy już mnie nagle nie lubią. No dobra, spoko, dobra, to wjazd. Jaz od razu tam. Nie podoba się? No to koniec z wami. No,
to mi się rozpę... Ile ja muszę tej szarży? Ja mam mu właśnie go jakby ogłuszyć. Okej, okay, mamy wzrok. Pójdziemy się jeszcze zemścić na tamtych. Najpierw się dozbroimy, dobra, ci się skończyli tutaj, powinni sobie zniknąć. I chyba tak się stało. Podbierajmy sobie jakieś klamoty, licząc, że dozbroimy się. Na razie same oczy wpadają, to nie jest za fajne dla nas. Tutaj dużo gości w ogóle jest, to jest gdzieś ciekawostka. Dobra, dostaliśmy coś do chyba ozdoby bądź ataku? No pokaż, pokaż. Ja idę wam pomścić tamtych. Loto Silence. Dobra, z tym możemy się zafunflować, myślę. Będziemy tak robić na przemian, żeby nie schodzić za bardzo ze ścieżki. Aha, teraz to ta, teraz się zaczyna grupowe funflowanie. Pamiętam, na to patent miałem. Na to patent miałem taki, że... Kto jest nieniewidzce? Ktoś tu jest nieniewidzce. Halo? Ktoś tu był na niewidzce. Słyszałem dźwięk niewidzialności. Jak to komicznie wygląda. Zawsze to komicznie wyglądało. Okej, okay, mamy funfla. Jeszcze tego trzeba przekonać. Ktoś tu był na niewidzce. Ja jeszcze pójdę się na tamtych otegrać, bo to było naprawdę niemiłe. Ojej. A, ten sport. No, dwójka wyskoczyła, co to jest? Tam to jest alfa. Ich ten, the best, to jest boss. No zaśpiewa, ja mam więcej ja mam więcej mocy w śpiewu. Śpiewie, bla. No patrz. No nie chcę zaśpiewać. No, jeszcze raz, jeszcze. O, dobra, odwołane. Nie przyjdę do niego. Uparł się na to trzęsienie tyłkiem jeszcze raz. Komiczne masz rację. Co? Kontroluję się tutaj ziomeczkami, ziomeczków zdobywam. Kurde, ten się upadł, to tańczenie. Dobra, wiesz co? Później ci się przestawić skrypt, to przejdę. Dobra, idziemy dalej się pofumflować, może jakiś innych tutaj przyjaciół. I pójdziemy się zemścić na tamtych dziadach, którzy mnie zaatakowali. Dobra, tutaj będzie łatwiej, bo mamy tylko jedno. Łatwiutko. O, mamy chwytaki. I kolejny, kurde. Można łatwiej, można. Mamy przyjaciół, dobra, idziemy zaatakować tamtych knurów, którzy tu mnie napadli. Jak ja właśnie sobie tutaj stałem i nie wiem, dlaczego oni to zrobili i skąd oni w ogóle bili. Podbił jakiś stwór, wziął mnie tutaj, zestrzelił. Nawet nie miałem czasu na reakcję, bo się spodziewałem się kompletnie, że on tu przybiegnie mnie niszczyć. Okej, okay, co my tu mamy? Zbieramy jeszcze klamoty, żeby trochę dostać jakby przedmiotów. Cześć! O kurde! Nie! Macie śpiewać! Macie śpiewać! No! Ale tak nic nie zrobimy. Dobra, do domu. Zaraz się dozbroję, to was wyeliminuję. Dobra, szukamy, żeby się pozemścić się na tych dziadach. Dobra, może pójdziemy tutaj, bo tutaj jeśli są dobrze kminię mapę, to tutaj są rozmieszczone elementy do tworzenia stwora. Tup, tup, tup. Mamy jednego kompana, więc teraz będzie na pewno raźniej. Co tutaj się dzieje? Czy tutaj jest tak, jak ja myślałem, że będzie? O, to są agresywne turbo. Ty go tam. Będzie nas atakować?
O, ma tego małego, ma dużo. Jak tam, co tam słychać? Dobra, no, sobie zjemy od razu. Tam ci nas warczą. Nie są przyjaźnie nastawieni, no to kurde, no, ty bardziej nie musimy, nie? Dobra. Co tutaj się dzieje, panie kolego? Dobra, wjazd tam w niego. Dwóch na dwóch. Kurde, ciekawie zrobiony ten sporek, nie powiem, że nie. Czy wystarczy trójkę? Nie, wystarczy teraz czwórkę polować, tutaj jest zabite. Ja sobie pozwolę sobie cofnąć. Nie, bijemy się, tylko odejdź, no nie ma co mu szarże wywalić na twarz. No, myślałem, że ktoś mi jeszcze wjeżdża w nim w tyłek. Ale na szczęście nie, dobra. Dopinamy go i zegnamy tą. Elegancko, do domu. O, lepsze splunięcie będzie teraz. To nam się przyda, my jesteśmy takim... Słuchajmy lepsze odwłoko. Nowy pysk, dobra, my szukamy dalej jakichś tutaj elementów garderoby, że tak to nazwę. O. Żukoja. No i fajnie, wszystko idzie pod no, po to, żeby dalej rozwijać się jako pająk. Teraz będzie pewnie zmiana gniazda nastąpi, jak tylko wejdę do etapu procesu ewolucyjnego. Dobra, szukamy tych, którzy mnie zaatakowali. O, gdzie są turbo źli na nas. Ja proponuję tak, a kim ty jesteś? Masz 30 HP, strzelaj, podejdziesz tu? On ma pazury, o nie, nie! Kolego, uciekamy. On ma 3 pyski, lepsze pyski ma i pazury ma, chodź. Nie, kolega numer, no cóż. Miło cię było poznać, Franek. Niestety. Znicz dla Franka. Franek nie dał rady. I tu już jest potrzebna ta ewolucja. Dobra, czy tu są ci, którzy mnie nie lubią? Nie, Marchakeus. Dobra, może spróbuję cię podejść najpierw. I tu już naprawdę musi być ewolucja konkretna. Pysk, to są już stwory wyższego poziomu. Dobra, tutaj nie wiem, czy to jest ten, czy to jest coś do zebrania jeszcze, czy to chodzi o coś innego, no dobra. Czyli na to wychodzi, że nas już ewolucja nie ominie, musimy podejść sobie i rozwinąć swoją postać, bo to jest po drodze, przyjaciele mojego gatunku, okej. Nie, to są moi, no dobra. Więc w takim razie zróbmy jeszcze ewolucję. Ty. Gdzie jest ten stwór, z którym ja mam się ten... populować? O, jest, dobra. Trochę coś ten skrypcik nie chciał załapać. No i dobra. Pora rozwinąć nasze stworzątko. Mamy nową żujkę na pewno. Ugryzienie poziomu trzeciego. I śpiew poziomu pierwszego, nawet zdrowie daje, mięsożerne, dobra. No to pierwsza ewolucja w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, jeszcze tu miałem, wiem, że miałem plójkę lepszą do zamontowania. I chcę to też zrealizować. Ci przydało, szarża poziomu drugiego, to tą termu wywalimy. No to walimy kolejną lepszą plójkę. Mogę robić, mogę tak zrobić, dobra. Trochę śmieszny ten odwok, nie powiem, że nie. No dobra, trzeba ulepszać, tak? Tutaj, czy jak ja zrobię tak, to będzie mi stać na waloruk, dobra. Ja go mogę jakoś śmiesznie wyginać. Mogę zrobić tak, mogę... Nie, zrobimy tak. Ojej, nie tak chciałem. Zrobimy mu takie brewki, kurde, to będzie jego ewolucja. Oronta nasz. No, czy coś jeszcze mogę mu zmienić tutaj w jego wyglądzie? Nie, właśnie nie chcę mu oczu zmieniać, bo jego oczy mają być czarne i bez, że tak powiem, chęci do życia. Dobra. Czeka nas pewnie pierwsze przeniesienie do gniazda, tak? Zaczyna się kacnęka.
Twój gatunek przenosi się do nowego gniazda. Idź za nim, by znaleźć partnera i zająć nową bazę. No to właśnie opuszczamy pierwszą bazę. Pora jakby pójść dalej, rozwijać się. Mamy ścieżkę na mapie, poznamy pewnie dużo nowych stworów. Poznamy też... już od razu urosłem, dobra. Od razu zrobię tak, że ten kolega pójdzie ze mną. Warto mieć takiego kompana. Nie zostawiamy nigdy swoich. Przygotujemy się zaraz na wypad. No to zrobiliśmy większość, co mogliśmy, ale jeszcze tego protosy i to coś tam. Dobra, spróbujmy jeszcze go przejąć na swoją stronę, udobruchać. Mam śpiew dalej poziomu pierwszego, no ewidentnie nie jestem przyjazny, tak? Ty, ja mam... Tu mam dwa gatunki małego skonia. O Jezus, przyszli wszyscy. To nie, no ja tego nie wbiję, chyba. Zaśpiewaj, nie pokażę mi swojej dupy! A tam są ci, którzy mnie zaatakowali. Patrz, ja... Dobra, to jeszcze weźmiemy w tym odcinku weźmiemy jeszcze odwet. Ja mam dwójkę młodych. Jednego miałem młodego, dobra, chodź, idziemy. Idziemy, jestem tu. Tam jakieś, co to jest? Dobra, tu łatwio, dojechany będziesz. Kim ty jesteś w ogóle? Wy tu macie gniazdo, czy wy sobie tak tylko stoicie? Ale on są turbo źli na nas. Biegnie, biegnie. Dobra, bójka. No i... O, jeden mózg! Większy mózg! I wyrosło nam... O, coś więcej w głowie! Jak się cieszy. Twój mózg się powiększa! To kolejny krok na drodze do rozumu. Dzięki większemu mózgowi twój... Twór wygląda wspanialej! Wspanialej, dobrze powiedziałem. Twoje stado może liczyć dwa stwory. No i kurde, elegancko, elegancko. Jeszcze może zbierzemy kompana i zakończymy odcinek. No ty, kolego, na pewno szybciej nam wykitujesz, ale was jest tutaj ogólnie dużo. Chodź, kompan. Chodź, przyjaciel. O nie! Cały gęk się wtoczył. Ej, to są jeszcze moi. Ja mam 29 zdrowia. Dobra, to pójdziemy ze swoim statkiem, się bujniemy. Tam podłapiemy kontakty przy tym nowym gnieździe. Tak, zrobimy następny odcinek. Dobra, to jeszcze wybierzemy kompana. No i elega. Los compadres. Los compadres. Brygada! Przegrupować się. O, będziemy w czwórkę iść. Zarąbiście. Dobra. Więc tak. To byłoby na tyle tego odcinka, jeśli chodzi o spor. Więc tak, jeśli się spodobał, oglądałeś to, bądź oglądałaś z zaciekawieniem, to nie zapominaj zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. To byłem ja. Zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć i czołem.